Moi drodzy, przede wszystkim pragnę podziękować Wam za wsparcie, że jesteście tutaj teraz ze mną, myślicie o tym, co mówię i śmiało rozmawiacie o tym z innymi. To znaczy, że już wyszliście poza system i jesteście wyjątkowi. Nadeszły takie czasy, że każdy z nas musi się opowiedzieć, po której stronie stoi. Czy chce być do końca życia? Nie mieć tak naprawdę życia, prywatności, wolności, wolności słowa oraz być marionetką i dołożyć swój palec, by być częścią depopulacji na Polakach, bo bezczynność to według mnie oczywisty wybór. Czy zacząć w końcu żyć tak, jak się należy, a nie po prostu być? Przez całe życie jesteśmy okłamywani, kierowani i okradani przez ludzi, którzy rządzą naszym państwem. Tak naprawdę to też kukiełki w większej grze. I cały czas nam to nie przeszkadza, no bo można emigrować, zapożyczyć się w banku, albo jakoś tam przetrwać z miesiąca na miesiąc. Lecz tym razem sprawa jest większej wagi. Chodzi prosto o nasze życie. Chcą nas zabić. Oglądacie czasem wiadomości w telewizji? Bo ja nie. I tak są sprzedane i nie mówią prawdy. Proszę spojrzeć, co przez te wszystkie lata zrobiła z nami technika. Jesteśmy leniwi, słabi, chorzy, a co niektórzy stali się wręcz inwalidami, bo nie potrafią bez niej żyć. Ilu osobom po pracy coś się chce? Ile osób robi coś ambitnego, tworzy, rozwija się, na pewno mniej niż kiedyś. Lepiej teraz być obserwatorem, lajkować, komentować, niż żyć. Może się boimy. Może myślimy, że się do niczego nie nadajemy. A może po prostu myślimy, że tak ma być. I tak jesteśmy stworzeni do tego. I to właśnie im chodzi o to, żebyśmy sobie dali spokój i płynęli z nurtem. Koniec nękania narodu polskiego. Rodacy, to są właśnie te ciężkie czasy, które ktoś kiedyś przepowiedział. I właśnie w tym momencie musimy zacząć trzymać się razem. Wzywam Was do refleksji. Ile to ustaw sprzedających nasze dobra, a przede wszystkim teraz cenzura, która chce odebrać nam wolność słowa. Patrioci, Polacy nie gęsi swój język mają. Jak chcą, po swojemu gderają. Nikt nam tego nie odbierze. Zawsze tak było, jest i będzie. Pod Państwową Agencją Prasy w Warszawie w imię obrony naszej wolności słowa 5G oraz wyzwolenia narodu polskiego spod władz tyranów dnia 12 stycznia 2020 roku o godzinie 12, czyli jutro, odbędzie się protest. Proszę, przekażcie to jak największej liczbie osób. Ze szczerego serca mogę powiedzieć, że to powinien być nasz największy protest w historii. Jeżeli zależy Wam na samych sobie, choć odrobinę, najbardziej narażone są dzieci. Proszę się zapoznać z tematem anten 5G, które są masowo stawiane w naszym kraju. Uwierzcie mi, tu nie chodzi mi o szybszy internet. Ale o tym powiem Wam później.